Skonstruować książkę przestrzenną. Ale zanim zaczniemy, chciałabym razem z Wami poszukać inspiracji i pomysłów i pokażę Wam kilka książek, które wybrałam ze swojej biblioteczki, bo być może tam znajdziemy to, czego szukamy. Słuchajcie, zaczynamy od książek amerykańskiego artysty Davida Cartera. Są to takie książki, które już od pierwszej strony mogą nas mocno zaskoczyć. Książki w całości zostały stworzone z papieru, sznurków i niektóre z ilustracji również przy wykorzystaniu drewnianych patyczków. Oczywiście skonstruowanie takich ilustracji wcale nie jest prostą sprawą i niektóre konstrukcje są bardzo złożone i trudne, ale znajdziemy tutaj również takie rozwiązania, które wcale nie będą sprawiały nam trudności. Niektóre elementy na ilustracjach są ruchome. Popatrzcie na przykład tutaj, a niektóre nawet wydają dźwięki. I być może niespodzianką będzie to, że akurat ta ilustracja wcale nie jest bardzo trudna do wykonania. Mam jeszcze jedną książkę pana Cartera. Jest to taka książka, w której zostało ukrytych 600 czarnych kropek. I popatrzcie, już pierwsza ilustracja jest bardzo spektakularna, ale również nie jest bardzo trudna do wykonania. A popatrzcie tutaj, tylko wykorzystane zostały paski papieru i kropki, kółka. Ciekawą ilustracją jest ilustracja na samym końcu. I teraz słuchajcie, to jest pytanie do Was. Podczas warsztatów, kiedy książkę oglądam razem z dziećmi, bardzo często różne osoby widzą na tej ilustracji różne rzeczy. I jeżeli macie ochotę, napiszcie proszę na Facebooku pod postem w komentarzu, co takiego zobaczyliście tutaj. Kolejne publikacje, które być może będą dla Was interesujące. To są takie książki, które zostały skonstruowane w zupełnie inny sposób. Pani Claire Zuccelli-Romer wymyśliła serię, która nawiązuje do bardzo sławnych obrazów z bardzo sławnych artystów. I mam w ręku książkę, w której został w formie przestrzennej przedstawiony obraz takiego malarza, który nazywa się Wasylij Kandyński. Obraz jest bardzo stary, ponieważ był namalowany w 1926 roku i mam w ręku reprodukcję tego obrazu. Kolejne pytanie, które mam do Was, jest takie. Jak myślicie? Jaki tytuł ma ten obraz? Zobaczmy, w jaki sposób autorka nawiązała do sławnego dzieła. I może nam się wydawać, że ten obraz z każdą stroną wyrasta z książki, aby na samym końcu, i porównajmy teraz z reprodukcją, aby na samym końcu odwzorować coś, co jest naprawdę bardzo podobne. Możemy próbować szukać tutaj podobieństw, ale może nawet różnic. I teraz zanim odłożę książkę, mogę Wam powiedzieć, że tytuł tego obrazu to jest po prostu Kilka kół. Ta sama artystka skonstruowała jeszcze kolejne tomy nawiązujące do obrazów innych artystów. I mam przed sobą jeszcze książkę, drugi tom, który nawiązuje do dzieł Pieta Mondriana, ale jak popatrzymy, ta książka zupełnie inaczej nas prowadzi. Jest to
taka książka, która się rozkłada zupełnie w inną stronę, zupełnie inaczej. Być może spotkaliście się już z pracami, z dziełami tego artysty, Pieta Mondriana, a jeżeli nie, to możecie poszukać nawiązania w renomie, a mówiąc konkretniej, spróbujcie wejść do renomy od strony podwala, bocznym wejściem i być może zobaczycie tam coś, co w jakiś sposób będzie nawiązywało do tej kolorystyki i do tych kształtów. I kolejna, jakże odmienna propozycja. Książka, która nosi tytuł Le Bon, czyli wstążeczka. Książka została stworzona przez pana, który się nazywa Adrien Parlange. I popatrzmy, jak fantastycznym uzupełnieniem każdej z tych ilustracji jest ta żółta wstążeczka. Jest to świetny przykład, w jaki sposób można wykorzystać jeden prosty element. Nie ma w tej książce żadnych wymyślnych konstrukcji. Tutaj po prostu liczy się dobry pomysł. Kolejną artystką, którą chciałabym Wam przedstawić, to jest czeska fantastyczna, wybitna artystka, Kweta Pacowska. I mam w ręku książkę, która prawdopodobnie jest jej najdłuższą publikacją. Popatrzmy, ta książka ciągnie się w nieskończoność. Znajdziecie tutaj mnóstwo fantastycznych rozwiązań i zestawień kolorystycznych. To, co jest niezwykłe w tej książce, to również to, że jest ona, uwaga, dwustronna. Z drugiej strony jest kontynuacja graficznej opowieści. Być może niektórzy z Was spotkali się już z tą artystką, ponieważ wiele lat temu w Polsce była wydana książka i teraz słuchajcie, jestem ciekawa, czy zorientujecie się, o czym jest ta książka. Obejrzymy sobie kilka ilustracji. Tak, tak, słuchajcie, być może niektórzy już wiedzą. To jest książka o czerwonym kapturku. Być może wystarczy nam już inspiracji. Mocno liczę na Wasze własne pomysły przy tworzeniu książek przestrzennych, ale jest jeszcze jedna publikacja, która z kolei mnie zainspirowała do stworzenia bazy do książek przestrzennych. Książka zilustrowana przez koreańską artystkę Suzy Lee i książka nosi tytuł Otwórz tą małą książkę. Ale widzimy, że ta książka wcale nie jest mała, wcale nie jest niewielka. Popatrzmy, o co chodzi w środku. Przekładając strony, możemy się zorientować, że książka faktycznie zmienia rozmiar, aby w samym środku stać się książką naprawdę, naprawdę niewielką. Słuchajcie, czyli tak, pomysłów już nam wystarczy. Teraz musicie przygotować materiały plastyczne i przyda się absolutnie wszystko, co znajdziecie w domu. Oczywiście koniecznie trzeba znaleźć klej, nożyczki i jakieś papiery. Aby przygotować bazę do książki przestrzennej, tak naprawdę potrzebujemy tylko i wyłącznie trzy kartki papieru. Wybrałam jedną kartkę większą, zielona kartka jest formatu A3 i dwie kartki mniejsze. Mogą być dwie kartki formatów A4 albo jedna kartka formatu A4 i jedna kartka pośrednia. Popatrzcie, wszystkie kartki muszę złożyć na pół. Staram się to zrobić oczywiście równo. I cała trudność polega na tym, aby te złożone kartki ze sobą połączyć. Być może najprostszym sposobem będzie zrobienie z dwóch stron w tych miejscach otworów, które będą przechodziły przez wszystkie kartki i połączenie na grzbiecie
bazy do książki, na przykład sznurkiem. Ja akurat mam zszywacz, ale taki zszywacz, który jest pod pewnym względem specjalny, ponieważ jedną część ma obrotową i dzięki temu w sposób bardzo szybki i bardzo prosty takim obrotowym zszywaczem mogę moją bazę połączyć. I zrobione. Namawiam Was do tego, aby zastanowić się, jaką chcielibyście zrobić kolorystykę bazy do książki, bo wiemy przecież o tym, że kolor ma znaczenie. Te książki mogą być zupełnie różne. Oczywiście wszystko zależy od tego, co takiego w tej książce będziecie chcieli wkleić. Jeszcze jedna książka, która ma czarną okładkę, ale w środku jest całkiem kolorowa. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie pomysły na swoje książki, jakie historie, jakie opowieści będziecie chcieli w nich wkleić. Do pracy konstrukcyjnej tak naprawdę przyda się wszystko, co znajdziecie w domu. Ale kilka rzeczy sprawdza się szczególnie. Na przykład zobaczcie, zwykłe paski papieru. Jest to taki trochę grubszy papier, Bristol, z którego możemy robić przeróżne rzeczy. Na przykład możemy zrobić tunele. Możemy też zrobić obręcze. Możemy z takiego paska zrobić harmonijkę. Jestem pewna, że macie jeszcze mnóstwo pomysłów, co z takiego paska możemy zrobić, ale przecież wiemy, że z papieru możemy zrobić prawie wszystko. Podczas pracy przy mojej książce przestrzennej wykorzystałam pomalowany papier. Papier, który został pomalowany z dziećmi w FAMie w trakcie naszych warsztatów. Bardzo Was namawiam do tego, żeby wykorzystywać papier kolorowy, ale również taki, który sami zrobicie. Oczywiście ten papier możecie ozdabiać w bardzo różnych technikach. Oprócz papieru pomalowanego farbami mam jeszcze papier, który został ozdobiony w różne wzory. Taki papier możecie ozdabiać wszystkim kredkami, flamastrami. Możecie wymyślać przeróżne wzory i desenie. Możecie również wykorzystać różne kształty geometryczne, przygotowując swoją książkę. Wykorzystałam takie kółka, które wcześniej wycięłam również z kolorowego papieru. Słuchajcie, na koniec pokażę Wam książkę, którą skonstruowałam przy wykorzystaniu właśnie dokładnie tych materiałów. Jest to taka książka, która nawiązuje do zabawy kolorami, ale również nawiązuje do zabawy kształtami. Wykorzystałam tutaj harmonijki, o których wcześniej Wam wspomniałam, ale również próbowałam wkleić takie elementy, które w jakiś sposób będą się rozkładały. Oczywiście największa trudność, to już wiemy, polega na tym, żeby te elementy z powrotem w książce złożyć. Jeżeli chcemy mieć taką książkę, która się będzie otwierała i zamykała, to najwięcej się chyba napracujemy przy mechanizmach składających przestrzenne elementy, ale pamiętajcie też, że można zrobić również taką książkę, która nie będzie się zamykała i to będzie taka książka, która po prostu będzie cały czas otwarta. Teraz trudne zadanie przede mną, ponieważ muszę te wszystkie elementy złożyć w odpowiedniej kolejności.
I tutaj akurat kolejność ma niewielkie znaczenie. I popatrzcie, kolejny pomysł, najprostszy na świecie, po prostu paski papieru, które zostały przyklejone tylko z jednej strony. I również tutaj można się bawić w rozkładanie i składanie poszczególnych elementów. Tak, z rozkładaniem oczywiście nie było kłopotu, teraz większa gimnastyka będzie przy złożeniu tych wszystkich stojących nóżek. I chyba się udało. I ostatnia strona, tutaj mamy kształt kół, które są przyklejone na maleńkich, króciutkich harmonijkach, czyli na takich nóżkach odstających od zielonej kartki. Słuchajcie, to była moja propozycja, ale oczywiście wiem, że sami macie swoje fantastyczne pomysły. Jestem bardzo ciekawa, co takiego wymyślicie i będę się bardzo cieszyła, jeżeli na Facebooku, na profilu Famy pod naszym postem zamieścicie zdjęcia i pokażecie swoje skonstruowane książki przestrzenne. Bardzo Was do tego zachęcam, namawiam, a teraz życzę udanej zabawy. Cześć! Oh,